kolejny odcinek Urokiego Dogiego, baby. Słuchajcie, ludziska, zrobiliśmy już prawie cały ten drugi świat, został nam wiejski szlak, po czym pójdziemy sobie do bossa. Jak przejdziemy sobie bossa, to lecimy do świata Sparksa, czyli tej tabliczki obok z tym Sparksem. 3211, tyle mamy diamentów. Jest to, myślę, bardzo dobra liczba. Ale zobaczymy, jak nam tutaj pójdzie, bo wyścig oczywiście jest i czasówka i tak dalej. Sparks. Tak, to bzy. Wyścig na czas. Okej, nieważne. I znowu musimy na czas to wszystko robić. Wydaje się to bardzo proste. Co my tutaj mamy, bo już sobie zapomniałem. Okej, mamy takie coś. Mamy tych na traktorkach. Typków. Myślę, że nam to może wyjść. Spróbujmy ich wszystkich rozwalić w dobrej kolejności i pewnie o tych. Te krówki całe. Zakaz smoków, o Jezu. Dzbany głupie. Ej, to jest nawet proste. Patrzcie na to ułożenie, jak prosto nam ułożyli to wszystko. Jeszcze mamy tyle czasu. Easy. Może się uda. Znaczy, wydaje mi się, że powinno się udać. Jeszcze popsute są te samoloty do tego. Czy on tędy wyleci? Tak. Okej, kolejny tutaj. Jeszcze 4. To powinno się udać. O! Okej. Uda się. Uda się. Na styk praktycznie znowu. Okej. Nie ma problemu. Nie ma problemu. Ideolo. Spróbuj ponownie. A nie. Oczywiście, że to musiałem zrobić. Wyjdź, czyli wychodzenie to jest rozmowa ze Sparksem. Gavin! To było niesamowite, bla bla bla. Dziękuję za Gavina. 69 jajek. Wyścig z samolotami. Okej. Przelec przez wszystkie, tak. To samo. To co wtedy. I mam nadzieję, że mi to w miarę wyjdzie. Tak, możemy teraz strzelać w te samoloty. To jest bardzo, bardzo na plus. Bo już jesteśmy na 5. miejscu. Jak dobrze pamiętam, to właśnie w taki sposób powinniśmy latać. I w taki sposób ich zestrzeliwać. Super. Jest super. Mogę ich atakować ogniem. O fuck, nic nie zrobiłem dobrego. Nie wybrałem ani tego, ani tego. A, ale dobra, na razie przelatuję. Jestem 4. O Jezu, ominąłem tamto. Okej, o. Chyba mogłem to lepiej zrobić. Poza torem, super. Fuck. Ale dobra, już ogarniam tor w miarę. Miałem taki dobry start. Okej, tamtego sobie zastrzelę od razu. Dzbanka. No. To sobie wezmę. Okej, chyba jest lepszy start niż myślałem. Kurczę, tamtej gwiazdki to ja wolę nie brać jednak. Czy tamto doleci do niego? Mam nadzieję, że tak. To żem poleciał. Oj, bardzo źle. Ale dobra, nie jest najgorzej. Jesteśmy na 4. miejscu. Gdybym był już na 3., to byłoby lepiej. Nie znoszę tego toru. Autentico. Nie znoszę. Okej. Tego sobie pominiemy ledwo. I tu trzeba uważać. Dobra, tamta gwiazdka to faktycznie, tamten speed to jest trochę taki, no nie powiem, że na siłę
dołem sobie przelecę. Chyba dobrze zrobiłem. Tak uważam. Okej, jestem w miarę blisko nich. Patrzcie, patrzcie. Dobrze mi idzie, jestem drugi. Byleby nie spartolić, błagam. Bezpiecznie, ale nie spartolić. Kurde. Dobra, ale jeszcze będę miał szansę. Będę miał szansę, bo to już tylko ten jeden typek. Ja go chyba zdołam wyprzedzić. Powoli będę go wyprzedzał. To doleciało do niego, tak? Nie doleciało. Fucking bullshit. Ale jestem coraz bliżej. Tu już go jakoś wyprzedzę. A ty dzbanie. Będę miał to w gębie w razie czego. Jakby jednak się obudził. A ja... O, wpytę. A ja będę bezpiecznie leciał. Muszę to wygrać. Oj, to moje skupienie. Mogłem speeda użyć tego na dole, trudno. Jak on użyje, to mam w razie czego plunięcie w niego. Powoli to wygrywam. Wygram to. O, zrobiłem to. Wyjdź! O matko. Pierwsze miejsce, strzęp. Dostaliśmy strzępa. Wyścigi 2 już z głowy mamy. To jest najważniejsze dla mnie. I jeszcze raz czasówka, bo ja tu muszę znaleźć łowcę. Gdzie ten łowca będzie? Chyba w tym domku. Albo w innym. Mi się wydaje, że gdzieś tutaj będziesz. Tutaj. Siema. Spyro! Nie uwierzysz, ale wokół roi się od owczych spotków i kosmokrów. Trzeba je unieszkodliwić, nim kogoś uprowadzą. O nie. Podpinam odrzut i ruszam rozwalać kosmokrowy. Luzik. Uwaga, krowy! Nadchodzę! Okej. Czyli naszym zadaniem jest strzelanie w nie. I pewnie też nie trafianie w tych naszych kumpli. Uff, ledwo. Halo, halo, dobra, dobra. Już szybałem. Oj, sorry, już szybałem. Trafisz w niego! Jezu Chryst, jakie to było trudne, żeby w nich trafić sensownie. No! O co z tym chodzi, z tym trafianiem czasem? O, pytkę, po mnie. Po mnie, po mnie. No jakim cudem! Uwaga! No przecież trafiałem w nich. Nie wiem, z wyprzedzeniem powinienem strzelać, czy o kiego chodzi. A to było żałosne, to mi się nie podobało. No bo widzieliście dokładnie, że dobrze w miarę strzelałem, ale ta kamera też jest taka. Tak się ona zmienia i trudno wycelować sensownie. I to jeszcze, że trzeba tak gałką. Patrzcie, patrzcie, no nie trafię w nich. No w końcu. D-padem to jest za szybko, bo aż tak to leci. Gałko to sobie mogę o tak leciutko manipulować jeszcze, ale no... No trafrzesz w niego, trafrzesz w niego. No nie wierzę, nie trafię. Koniec. To jest żart.
Traf, traf, traf. I tutaj jeszcze będzie. Krówkę traf, błagam, błagam, błagam. Dobra. Jeszcze tu krówka. Czy to wszystko? Powiedzcie, że to jest wszystko. To nie jest jeszcze wszystko. Traf, 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 traf. No kamero, nie zmieniaj się, dobra. No masakra. Jak mam w niego sensownie trafić? Strzelam, dobra. Wszystko, błagam, błagam, powiedzcie, że to wszystko, wszystko. Ale to było głupie! To było strasznie głupie, to mi się nie podobało, Roberto. Jezu Chryste. Nie. Wyjść. Tak, wychodzimy stąd. Masakra, to już wyścig mi się bardziej podobał. To była głupia minigra. Szczerze powiedziawszy, no to celowanie w nich, jak ta kamera się tak obraca, to nie jest miłe. Ale dobrze. Wszystko zrobione, więc możemy iść do bossa i polecieć helikopterem, bo już balonem nie latamy, helikopterem. I zobaczymy, czy będzie łatwy boss, czy nie. Bo tego się cykam. Nie pamiętam, jak on się nazywał. Kurczę, kurczę, nie przypomnę sobie tej nazwy. Zaraz... Nie, arena... Nie. Nie przypomnę sobie. Mam na końcu języka chyba praktycznie. Jego nazwę. I zaraz będzie tak, o niego mi chodziło. Oni nam wybudowali w międzyczasie helikopter. Jak widzicie. To lecimy. Arena... Wieczorne jezioro, tak. Wieczorne jezioro. Tam lecimy do tego trzeciego świata. Mały krok dla smoka. Czy to jest złoty? Tak, to jest złote trofeum. O, arena rożca. Jezu, a jak jest ten rożec po angielsku? Dobra, nie pamiętam. Trudno. Ale okej, polećmy sobie. Fajny helikopterek. Fajnie zrobili model jego. No i zobaczmy. Ty tępa, nędzna, niezdarna miernoto! Poprosiłam cię o załatwienie jednej drobnej sprawy, a ty nie dajesz rady? Powinnam wiedzieć, że na smarkaczy nie można liczyć. Ale to nie twoja sprawa. Teraz ja się nimi zajmę. Te jaja nie są chyba aż tyle warte. Bez smoków magia tej krainy zacznie umierać, a bez niej zginę i ja. Myślisz, że wtedy będziesz miała szansę zostać czarownicą? Teraz patrz, co prawdziwa wiedźma robi ze swoimi wrogami. Bentley. Wypuścić mnie z klatki, wy bezduszne kreatury! Co powiesz na potrawkę ze smoka? Gdybym miał swoją maczugę, pokazałbym wam... On tak to wygląda, ale brzydal. No i lecimy. Walka. Kurczę, mam nadzieję, że mi pójdzie bezproblemowo w miarę. Jezu, to jest jego arena. Spike był po angielsku, tak, Spike. Wyczułem, że czarownica zaatakuje, dlatego przyleciałem pomóc. Wygląda na to, że moje rakiety nie szkodzą tym bestiom, ale mogę was wspomóc zrzucając amunicję. Nie ma na co czekać, do boju, żołnierzu! Lecimy. Dobra, jak będzie z tobą walka, Spike? Okej, strzel jeszcze raz. Ja ciebie tymi kulami muszę. A, cwaniaku, rozwalisz mnie jak zwykle. Strzelasz? Dobra. Trochę stracił życia i teraz rozwali tamtą kulę. Okej, to jaka następna amunicja? Ła! I po nim kawałek. Ej, nie idzie mi źle. Nie, 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 nie. To mi nie zabrało. To mnie dziwi. Okej, z niektórych będą teraz, o właśnie, takie kryształy wypadać. Ej, ty już jesteś na hita, stary, po tobie. Nie jesteś straszny. O!
Serio? Chyba mnie udziabie, tak, tak myślałem. Kurczę. Ale daj mi to. I po tobie. Koniec. Mi się wydaje, że to było łatwiejsze. Smok na obiad, nie dziś. Srebrny trofeum, kolejne. Monika. No, o Jezu, jaka czapeczka fajna. XD. No i zrobiliśmy ten poziom. Ej, chcę kuraka jeszcze zjeść. Trudno, poziom ukończony w 100%. Jakby to było wielce trudne. Idziemy do światu wieczornego jeziora. Trzeci świat w grze. Czyli już praktycznie taką połowę gry mamy za sobą. Wow. Nie narzekam. Nie narzekam, bo dobrze mi się gra w Spyro. Ale teraz ten trzeci świat. O kurczę. No będziemy tutaj w każdym poziomie teraz zbierać 600. 600. Nie 400, nie 500, ale 600 diamentów. Więc będzie trochę trudniej. Będzie więcej tych diamentów do zbierania ogółem. No. Też minigry będą trochę różne. Inne. Jaka tu jest muzyka? Jak w ogóle wygląda poziom? O, wow. Jest super. Posłuchaj mnie, smoku. Spyro, to nie są żarty. Czarownica planuje cię uwięzić, a kiedy cię złapie... Zresztą wierz mi, wolisz nie wiedzieć, co planuję z tobą zrobić. Słuchaj, przysięgam, że zaopiekuję się pozostałymi jajami. Serio, tylko zabierz łowcę i wracajcie do domu, zanim... zanim... więcej nie mogę powiedzieć, znikajcie! Dobra. Ja cię mam gdzieś. Ale słuchajcie, ludziska, sytuacja wygląda tak, że teraz mamy... Będziemy mieć później do czwartego świata rakietę, tylko znowu potrzebujemy 5 bohaterów. Tak czy siak, więc na razie będziemy sobie podróżować helikopterem. Więc wchodzimy do przewodnika, wracamy. Ogrody południa, bo musimy zrobić poziom Sparksa. I to będzie wszystko na ten odcinek praktycznie wtedy. Więc my to zrobimy. I w kolejnym odcinku plan jest taki, wyczyścimy sobie trzeci świat, znaczy świat wieczornego jeziora, czyli to co teraz, gdzie byliśmy, koło tej rakiety. Robimy poziom dla Bentleya, odblokowujemy Bentleya i wracamy do drugiego świata, żeby zrobić ten poziom w tych pandach. Jego minigierkę, dosłownie na szybko. Więc takie są plany obecnie. No i myślę, że damy radę, a później to znowu system po dwa poziomy. Będziemy sobie robić coś w ten deseń. Okej, weźmy sobie od razu właśnie Sparksa, wyleczmy do końca. I tabliczka, szukamy tabliczki, tam obok była. Więc już ładnie nam idzie, myślę, że schemat jest fajny, jeżeli chodzi o robienie światów. I ciekawe, jaką umiejętność później dostaniemy od Sparksa. Cześć Spyro, cześć Iskier. Znalazłam kolejne zgubione jajo. Jeśli Iskier jest gotowy, może spróbować wydostać je z miasta pająków. O nie. Tak. Wkraczam tam. Dobrze. To będziemy mieć to z głowy. Ciąg dalszy przygody. Uhu. I czy tutaj będzie o wiele trudniej? Nie wiem, ale na razie w pierwszym poziomie mi się przyjemnie grało z Parksem, więc nie narzekam na to. Okej, tak to się robiło. Ale tutaj tak, znowu 200 i jeden jajek. Upewnijmy się, czy tutaj nikogo nie będzie. Nie, o Jezu, oni tak robią. Bo to jest ten świat pająków cały. Co to robi? A, to jest ta amunicja, ta zielona, spoko. Na razie będę oszczędzał. Ale przyjemnie się gra z Parksem, to jest bardzo fajna minigra. Szczerze. Tu. O, jeszcze więcej. To jest jakiś ich spawner chyba. Albo i nie. Jest prosto, ale jest przyjemnie, bo to fajnie wygląda. O, kwiatuszek! Ha, kto by pomyślał? Jezu, jeszcze oberwałem. Jeszcze się zrespił. Motylów nie biorę. Chociaż nie, to jest ten sam, ten zielony. Tu. Dawaj klucz. Bo ja mam teraz okazję szybko tam podbiec. I porozwalać. Wszystko to, co mogę porozwalać. Tylko pytanie, gdzie teraz? To nie tu. To też nie tu. Co wy tak biegacie za mną? Tam tego już nie dosięgnę, dobra. Tu. Okej, kwiatuszek rozwalony.
tutaj te dwa dzbany, jeden się będzie tak ukrywał. Kurde. No ale okej, jest strategia na niego, nie jest to trudne w ogóle. To jest najważniejsze. Tam już pewnie będzie powoli wyjście. Na razie dobrze, że mam tą amunicję, bo się bardzo, bardzo przyda. Czy to się otworzy? Jeszcze nie. To jest na przycisk. A nie, to tutaj się otworzyło, okej. Okej, wy sobie latajcie. Bo ja chcę tutaj najpierw treasure zebrać. Jeszcze nawet setki nie mam, what? O kurde, się już rzuciło ich. Ej, nie oberwałem. Dobra, ale zaraz oberwę. O, o, o. Luz. O Jezu. Ops. I teraz mogę ich ładnie pociachać. Pięknie. Teraz tutaj się nam otworzy. Proste to jest, a przyjemne. Serio. Fajnie, fajnie to zrobili. Jedna z najlepszych rzeczy... O nie, tego motyla akurat nie chcę. Sorry. Gdzie będzie przycisk? O, wpytę. To nie tędy? To którędy? A pewnie tędy. Oj, 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 oj. Oj, trochę skupienia. Roki skupienia trochę. W złej kolejności to robisz. Ja nie będę taki dzban. Jezu, zaraz ich się tu namnoży. Dobra, już mam pod kontrolą. Uff. No. Dobra, nie aż taką kontrolą. Kurczę, gdzie będą jeszcze te motylki, które mi pomogą? Fuck. Ile już mam? 130. Okej, okej, cofaj, cofaj, dobra. Motylki. Nie ten. Nie, 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 nie. Zwykły. Tak, 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 taki. Dobra, niebieski Sparks na razie jest okej. Ciebie nie chcę. I już chyba powoli do bossa idziemy. Całe szczęście. Czerwonego też nie chcę. O! Ała, 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 ała. Plus. Jest żyćko. Od razu obok żyćko. I bardzo kurczę dobrze. I mamy złotego. I już boss. I brakuje mi tak dokładnie tyle. I jakie to będzie? Okej, okay, w miarę go będę tak bił. Patrzcie, jak łatwo. O, 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 o. Halo, 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 halo. Okej. Dobra, powiedziałem, że łatwo. To musi być łatwo. No halo. Kurde, to dobra, to nie jest takie łatwe. Bo ja uważałem, że on w odpowiedniej pozycji się ustawi.
Fuck, nie chcę tego samego. No może przestań? A, bo muszę wszystkie twoje robale rozwalić. Noż. Ty masz końcówkę zdrowia, typie. O, o. Na spokojnie. Bo nie chcę zdzbanić. Jest! O Jezu! To tak on działał. Pora wyjść z sieci. Brązowe trofeum. Dobra, wszystko. Wychodzimy sobie stąd. Uhu! Poziom ukończony w setce. Kurde! No to było tricky trochę. Ciąg dalszej przygody. Jaką umiejętność zdobyliśmy dla Sparksia? To jest dla mnie ciekawe. Mam nadzieję, że coś dobrego. Nie wiem, jakieś jeszcze dalsze szukanie, czy nie? Co to w ogóle będzie? Czy że mogę być jeszcze raz trafionym? Już szczerze nie pamiętam. Dawaj, dawaj, Zoe! Zoe, faster! Faster! Au! No, dawaj, gadaj. Halo? Ej, co? Serio, nic? Okej. To oznacza, że nic nie dostaliśmy. Ale najważniejsze jest jedno. Połowa gry za nami, ludziska. Dzięki za oglądanie. Zostawcie łapkę, komentarz, suba i dzwoneczek. I my widzimy się następnym razem. Trzymajcie się. Hej, hej.